Dwie minuty do końca, proszę Państwa, Pogoń prowadzi 51-46, a było już 13 punktami, ale bardzo zły okres gry Pogoni, dużo strat i za szybko grają. Gdzie to ktoś widział prowadzić 15 punktami i akcję robić co 5 sekund? No ale to jest mini basket, to jest Crystal Cup, wybaczmy im. Teraz Pustelnik trochę najmłodszy, ale najmądrzejszy chyba tutaj, bo spowolnił gry, wie ile sekund chyba akcja koszowa. Ale ładnie teraz dograł. Piękna asysta, którą nie wykorzystał. Sporna dla Śląska. Wszyscy patrzą na zegar, my też, 51-46, półtorej minuty. Ważna zbiórka teraz, ale stratę za chwileczkę robi. Podejrzewam, że za chwileczkę jeden z trenerów weźmie czas. Ale teraz taką stratę zrobili połowę w tym momencie. No ale dzieci się gubią, no ja bym się też gubił. 51-46. No teraz jest ważna akcja, jak będzie długa akcja z koszem, to tutaj widzę drogę do zwycięstwa. I znowu połowę. Nie potrafią jedni i drudzy. Ale teraz tutaj znowu błąd. Jest szansa. Faule. Ja pokazuję zegar. 51-46. Minuta 20 sekund do końca. Zmiana w Śląsku Wrocław. Pogoń mogła spokojnie dowieść zwycięstwo do końca, no ale wiemy, że jesteśmy na Krasnalka, bo oczywiście Wrocław kocha koszykówkę. A na tej stronie internetowej znajdziecie wszystko o turnieju. Ładnie. 2001 rocznik. Jeden trafił. 52-46, minuta 20. Tomek. 24. Chłopie, 24 sekundy masz. Pod kroków. No teraz już w stresie są troszkę wrocławianie. Jak ty się nazywasz? Jak? Kacper Płaczek. Płaczek, Kacper Płaczek. Chyba dowiozę już to zwycięstwo. Noga, no pogubił się. 35 sekund i może być historyczne zwycięstwo. Nigdy, jak ja pamiętam, Pogoń nie pokonała Śląska. Czy to byli seniorzy, czy to byli młodzieżowe grupy. Jeszcze może być. Na całym każe trener kryć. 52-48, 21 sekund, 4 punkty. Nie zgubić piłki. To już piąty pobyt, rzuty wolne, time out. Wrócimy do gry jeszcze z jednym filmikiem.